Tego się nie da oddzielić. Ja jestem księdzem 24 godziny. Może państwa zgorszę, ale ja się nie wstydzę. Łażę w sutannie. W Sopocie mnie wszyscy znają. W Pucku to już w ogóle. Nim ja coś pomyślę, to na drugim końcu Pucka już wiedzą. Wiecie, to państwa nie muszę przekonywać. W niedużych miastach to plotki działają szybciej niż internet. I mają ten plus, że się nie zawieszają. Tylko czasem łapią spam, czyli jakieś nieprawdziwe informacje. I pewnie tak samo jest w Łasku, tak samo jest w Pucku. Ale no w Sopocie, jakbym ja poszedł bez sutanny, to by było podejrzane. Więc ja nie mam żadnego problemu z byciem współczesnym księdzem. Pójście w sutannie do fajnego browaru. Jest taki w Sopocie fajny nowy browar na piwko między mszami. A czemu nie? No byle jedno, byleby potem nie mówić kazania tak trochę na freestyle'u.